drogi wideooglądaczu, jeżeli ci się tak zdarzyło w twoim życiu, że brałeś ślub, czyli robiłeś coś, czego nie wiesz, w jakim celu to robiłeś. Po cholerę to robiłeś. Na 124 osoby, które zapytałem, po co brałeś ślub, 123 nie miały zielonego pojęcia. Wiedziały dlaczego, ale nie wiedziały po co. I jeżeli ty należysz do tych 123, 124, którzy nie mają zielonego pojęcia, czemu wzięli ślub, to mam dla ciebie dobrą informację. Masz w swoim życiu szansę dowiedzieć się przynajmniej, po co bierzesz rozwód. I to jest bardzo ważne. Zanim się rozwiedziesz, to żebyś wiedział, po co to robisz, a nie żebyś też bezmyślnie się rozwodził, tylko dlatego, że wiesz dlaczego. Bo to, że wiesz, dlaczego się rozwodzi, to każdy wie, dlaczego się rozwodzi. Tak samo jak dlaczego brał ślub, nie? Dlaczego brał ślub? Bo był zakochany, a dlaczego się rozwodzi? No bo się okazało, że został oszukany. Został potwornie oszukany przez los. A jak zostałeś potwornie oszukany przez los, bo się okazało, że ożeniłeś się z zupełnie inną osobą niż tą, którą dostałeś potem w noc poślubną i dalej, to znaczy, że ty nie wiedziałeś, po co to robiłeś. Dlatego teraz, zanim się rozwiedziesz, dobrze, żebyś się zastanowił, po co, w jakim celu się rozwodzisz. Bo jak się rozwiedziesz bez celu, to cię informuję, że twoje następne małżeństwo będzie równie udane, co pierwsze. Nie wiem, czy chcesz, żebym ci pokazał ten środkowy palec. No, aha, aha.